Dzisiaj trochę opowiem o filmie pod tytułem Życie świadome z 2001 roku w reżyserii Richarda Linklatera. Tytuł angielski to Waking Life, to znaczy bardziej to znaczyło życie przebudzone niż życie świadome, ale świadomy, przebudzony, no to bardziej to chodzi pod odniesienia do buddyzmu. No i można to potraktować jako synonimy. Film jest animowany, jest zrobiony w technice rotoskopii. Polega ona na tym, że najpierw kamera nagrywa normalnie aktorów, a później te kadry są przerabiane na animację. Czy technika wymyślona jeszcze w 1915 roku, w roku 17 przez braci Fleischerów i wykorzystana w tym filmie. W tym filmie bohater, główny bohater bezimienny, cały czas ma wrażenie, że jest we śnie i śni. Próbuje się przebudzić, ale każde jego przebudzenie okazuje się być fałszywe i on cały czas śni. W filmie pojawiają się jakieś postacie z wykładowcy, tam zauważyłem, że jest fizyk, językoznawca, chyba chemik, biolog, filozof, socjolog, no takie różne postacie są one jakieś wygłaszają swoje kwestie w jakichś sprawach egzystencjalnych, zrozumienia, czym jest rzeczywistość. To jest trochę tak, jak gdyby, bardziej to jest taka książka jakby jakaś filozoficzna, czy tam przemyśleniowa, światopoglądowa i przeniesiona do filmu. Też tam ciekawa była taka scena, gdzie jedna z postaci opowiada właśnie, jak powstaje film, że najpierw pisze się scenariusz, a później szuka się aktorów. I to właśnie to nie jest to, że najpierw że trzeba po prostu kręcić to, co jest, czyli z aktorami, a nie pod scenariusz. To tak jakby wydało mi się bardzo takie interesujące i ciekawe takie spostrzeżenie tego reżysera, bo to chyba to reżyser sobie to wymyślił i włożył do tego filmu. Jest to pewnie ten sen. Też jest chyba jakaś taka scena, że Louis, to chyba reżyser, już nie pamiętam, amerykański, spotyka Billy Wildera i właśnie rozmawiają o tym, że wydał 2,5 miliona na zrobienie swojego najdroższego filmu. Pyta się Wilder, o czym jest ten film. On mówi, że to jest taki sen we śnie. To Wilder mu mówi, no to straciłeś 2,5 miliona dolarów. No tak, taka fajna ciekawostka z tego filmu. To znaczy film jest skierowany tak, jakbym mógł go komuś polecić. Ktoś, kto lubi rozważania filozoficzne, tego typu osoby, który no, lubi takie intelektualne dyskusje, o tym jest ten film. No, bo jego wymowa jakoś, że życie to sen, nie jest niczym nadzwyczajnym. Tutaj reżyser żadnego odkrycia Ameryki nie dokonuje. To już jest od dawien dawna tak uważane, że są takie poglądy po prostu, że tutaj to co żyjemy jest snem, jest nierzeczywistością. Dopiero później możemy się obudzić i żyć świadomie. No to jest tak jest trochę w buddyzmie, ale też jest trochę też w chrześcijaństwie, gdzie jest właśnie przebudzenie się do nowego życia, czy śmierć starego życia i narodzenie się na nowo. To jest określane w chrześcijaństwie jako nawrócenie się. Natomiast w buddyzmie jest to przebudzenie. W innych religiach to nie wiem, bo ja już tak nie zgłębiałem tego tematu, to mogę tam. Chociaż buddysta też trudno powiedzieć, czy to religia, bo tam nie ma chyba kultu w ogóle żadnego. Więc religia raczej zakłada w sobie jakiś kult, a w buddyzmie tego nie ma. Czy film jest ciekawy? Moim zdaniem, nie wiem, no, te niektóre, to może być różnie odbierane, to każdy może to co innego dla siebie tam w tym filmie zobaczyć. Myślę, że warto, bo ja tam dla siebie jakieś ciekawe rzeczy znalazłem, nie wszystko no, oczywiście w tym filmie zainteresowało, bo takie te postmodernistyczne te rozważania, to nie bardzo, to psu na budę, takie intelektualne rozważania, to mi się tak za bardzo nie do końca podobały. Ale generalnie warto obejrzeć ten film, bo jest to coś innego niż dotychczasowe filmy, które widziałem. Chyba Scorsese, chyba nie Scorsese, tylko chyba Tarantino albo tam Rodriguez nakręcił właśnie taki chyba ten film
w tej technologii rotoskopowej, czy tam w technice rotoskopowej. Ale to był film fabularny tutaj, natomiast jest to bardziej jakaś taka pogadanka filozoficzna tego bohatera. Czy on obudził się ze snu? No nie, no cały czas był w śnie. Jak się obudzić ze snu? No to już każdy niech na własny sposób sobie szuka odpowiedzi na to pytanie. Wrażenie snu jak najbardziej, jak najbardziej odczuwam snu, poczucia nierzeczywistości. To tyle, no i zapraszam, jak kto chętny, to może sobie film obejrzeć. Pozdrawiam.